witam wszystkich radnych i gości zaproszonych. Proszę Państwa, z uwagi, że dzisiaj jest 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, proponuję, abyśmy wszyscy minutą ciszy uczcili wszystkich poległych w tym powstaniu. W dzisiejszych obradach udział bierze 19 radnych, co stanowi 76% ogólnego stanu 25 radnych. Stwierdzam, że obrady sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim są prawomocne. Pierwsza sesja Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca. Zarząd Powiatu wniósł objęcie w porządku obrad sesji tematów, które są uwzględnione w zawiadomieniu skierowanym do radnych. Również wpłynęło pismo od Zarządu Powiatu, aby rozszerzyć dzisiejszy porządek o autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszewskiego na 2014 rok oraz o projekt uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszewskiego na lata 2014-2038. Teraz poproszę pana wiceprzewodniczącego, aby przedstawił porządek dzisiejszej sesji. Porządek 51. sesji Rady Powiatu zwołanej na wniosek Zarządu Powiatu na dzień 1 sierpnia 2014 roku. Punkt pierwszy. Otwarcie 51. sesji Rady Powiatu. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad sesji. Punkt trzeci. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numeru, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Punkt czwarty. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na 2014 rok. Punkt piąty. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2014-38. Punkt szósty. Zamknięcie obrad 51. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Haraśny. Przepraszam, ze względu na wyjątkowość tej sesji i ograniczoność punktu, który my dzisiaj mamy, pozwolę sobie, zanim przegłosujemy porządek polsu obrad, powiedzieć, dlaczego są te jabłka. Myślę, że wszyscy domyślacie się z akcją, która jest będzie w całym kraju i myślę, że jest akcja sympatyczna. Jest związana z embargiem, które Rosja nałożyła na polskie rolnictwo dotyczące owoców i warzyw. I myślę, że jeśli byśmy zwiększyli spożycie naszych własnych owoców i warzyw, w ten sposób nie będzie mieć problemu z embargiem rosyjskim. Każdy gryz to jakby dodatkowy gest Kozakiewicza wobec tego, co Putin. Smacznego życzę Państwu. Serdecznie. Dziękuję. Proszę teraz o przyjęcie porządku obrad sesji po uwzględnieniu zgłoszonych zmian i uzupełnień do tego projektu. Proszę, kto z Państwa jest za przyjęciem porządku przeczytanego przez pana Olkiewicza? Proszony o podniesienie ręki. Dziękuję. Przechodzimy do punktu trzeciego. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Poproszę przedstawiciela urzędnika wyborczego, panią Dorotę Borysławską. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Działając zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, starosta tomaszowski przedłożył Państwu projekt uchwały w sprawie podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców według stanu na 31 grudzień 2013 rok, czyli rok poprzedzający wybory, wojewoda łódzki zarządzeniem z 13 lutego 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, Rad Powiatów oraz Rad Gmin w Województwie Łódzkim ustalił m.in. liczbę radnych wybieranych do Rady Powiatu na 23 osoby. Po ponownym przeliczeniu normy przedstawicielstwa zachodzi potrzeba zmiany liczby radnych wybieranych w okręgach obejmujących miasto Tomaszów Mazowiecki. Nie zachodzi natomiast potrzeba zmian w dotychczasowych okręgach obejmujących gminy powiatu. I tak, w okręgu wyborczym nr 5 pozostają gminy Bębtków, Rowciny i Ujazd. W okręgu wyborczym nr 6 pozostają gminy Tomaszów Mazowiecki, Inowłódz i Rzeczyca, a w okręgu wyborczym nr 7 pozostają gminy Budziszewice, Lubochnia, Czerniewice i Żelechlinek. Wszystkie rady gmin stosownymi uchwałami wyraziły pozytywną opinię w tym zakresie. Ponadto gmina miasta Tomaszów Mazowiecki, wchodząca w skład powiatu tomaszowskiego, uchwałą z 29 sierpnia 2012 roku została podzielona na 23 okręgi wyborcze. Dotychczasowy podział powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze narusza granice określonych cytowaną uchwałą okręgów wyborczych dla wyborów do Rady Miejskiej. Nowy podział miasta Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze powoduje konieczność ustalenia nowych granic okręgów dla wyborów do Rady Powiatu zgodnych z granicami dla wyborów do Rady Miejskiej. Zatem zmiana i liczby radnych i obowiązek uwzględnienia zmienionego podziału gminy miasto dla wyborów do tej Rady wynikający z artykułu 454 paragraf 5 kodeksu wyborczego powoduje konieczność dokonania nowego podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze. Jak Państwo wiecie, przedłożony pierwotnie projekt podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze przewidywał podział na 5 okręgów, w tym 2 dla miasta Tomaszowa. Został on przygotowany zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego oraz w oparciu o stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej, które wyrażało opinię, że jeżeli przy dokonywaniu podziału powiatu na okręgi wyborcze zachodzi konieczność podziału gminy, powinna ona być podzielona na możliwie najmniejszą liczbę okręgów wyborczych. Przedkładany dwukrotnie, zgodnie z artykułem 454 paragraf 5 kodeksu wyborczego, projekt uchwały nie uzyskał akceptacji radnych Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego. Jednocześnie Rada Miejska przyjęła stanowisko w sprawie podziału gminy miasto Tomaszów Mazowiecki na 4 okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Państwo jako organ stanowiący na sesji w dniu 3 lipca również wyraziliście swoje stanowisko w sprawie podziału gminy miasto Tomaszów Mazowiecki na 4 okręgi wyborcze w wyborach do Rady Powiatu, wnioskując do starosty tomaszowskiego o niezwłoczne przedłożenie Radzie Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego projektu uchwały traktującego o takim podziale. Podział odpowiadający oczekiwaniom radnych zarówno Rady Miejskiej, jak i Rady Powiatu został przedłożony Radzie Miejskiej. Rada Miejska w dniu 24 lipca 2014 roku podjęła uchwałę w sprawie porozumienia o podziale gminy miasto Tomaszów Mazowiecki na 4 okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Podział powiatu na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych numer okręgu, liczba mieszkańców okręgu, współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczba wybieranych radnych w okręgu przedstawia załączona do prezentowanej uchwały tabela. Teraz pozwolę sobie odczytać projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w sprawie podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Na podstawie artykułu 453, 454, 455, 456 oraz artykuł 419 paragraf 2 i artykuł 420 w związku z artykułem 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku kodeks wyborczy, tu następuje przywołanie publikatora, na wniosek starosty tomaszowskiego Rada Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim uchwala co następuje. Paragraf 1. Dokonuje się podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,
który określa załącznik do uchwały. Paragraf drugi. Na ustalenia Rady Powiatu w sprawie okręgów wyborczych przysługuje prawo wniesienia skargi do komisarza wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim. Po pierwsze, zainteresowanej Radzie Gminy w terminie 5 dni od daty ich otrzymania. Po drugie, wyborcom w liczbie co najmniej 15 w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości uchwały. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. Paragraf czwarty. Traci moc uchwała nr 46/413/2002 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 10 lipca 2002 roku w sprawie podziału powiatu tomaszowskiego na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Paragraf 5. Przekazuje się niezwłocznie po jednym egzemplarzu uchwały każdej Radzie Gminy położonej na obszarze powiatu tomaszowskiego, wojewodzie łódzkiemu oraz komisarzowi wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się staroście tomaszowskiemu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim obejmującej lata 2010-2014. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa jest za przyjęciem proponowanej uchwały? Uchwały proszone jest o podniesienie ręki. Kto jest za? 20 za. 20 za. Przechodzimy do punktu 4. Rozpatrzenie projektu wraz z autopoprawką i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na 2014 rok. Bardzo proszę Panią Skarbnik Jolantę Ciach o zreferowanie tego punktu. Projekt uchwały wraz z autopoprawką w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na 2014 rok. Zmiany te dotyczą przemieszczenia z wydatków majątkowych kwoty 450 tysięcy złotych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na odnowy nawierzchni dróg powiatowych w celu realizacji nakładek publicznych w gminie Rokiciny. Kolejna zmiana dotyczy rozchodów związanych ze spłatą długów w 2014 roku. W związku z dokonanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ostatecznym rozliczeniem umów z 2008 i 2009 roku o umorzenie pożyczek na dofinansowanie zadań pod nazwą termomodernizacja budynków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego oraz zakup ciągnika ze sprzętem do wykonywania odwodnienia dróg powiatowych na terenie powiatu tomaszowskiego, zmniejsza się rozchody powiatu o kwotę 149 908 zł. Plan rozchodów po zmianach wynosił będzie 616 140 zł. Natomiast w planowanych przychodach zmniejsza się przychody o kwotę 766 048 zł w związku z rezygnacją z planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, a wprowadza się 411 175 zł z tytułu planowanej do zaciągnięcia na okres 3-letni pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą termomodernizacja budynku 3 Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. Wpłata pożyczki planowana jest w okresach kwartalnych z 6-miesięcznym okresem karencji i oprocentowaniem 2,5%. Planowana pożyczka może być umorzona przez fundusz nawet do 50% wartości. I kolejna zmiana w budżecie, zmiana w przychodach również dotyczy wprowadzenia kwoty 204 965 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie powiatu tomaszowskiego na rok 2014. Tu następuje podstawa prawna, paragraf pierwszy.
przemieszcza się wydatki budżetu powiatu w kwocie ogółem 450 tys. zł zgodnie z tabelą numer 2. Paragraf drugi. Zwiększa się wydatki bieżące na zadania własne o kwotę 450 tys. zł zgodnie z tabelą numer 4. Paragraf trzeci. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 450 tys. zł zgodnie z tabelą numer 6. Paragraf czwarty. Ustala się wydatki ogółem budżetu na rok 2014 w wysokości 110 434 118 zł zgodnie z tabelami numer 2 i numer 3, w tym pierwsze wydatki bieżące w kwocie 97 564 072 zł zgodnie z tabelą numer 3, dwa wydatki majątkowe w kwocie 12 870 046 zł zgodnie z tabelami numer 3 i numer 6. Paragraf 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 130 952 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki w wysokości 411 175 zł oraz wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4 719 777 zł. Paragraf 6. W uchwale nr 43 łamane przez 297 przez 2013 Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu tomaszowskiego na rok 2014 dokonuje się następujących zmian. Pierwsze, paragraf czwarty otrzymuje brzmienie. Ustala się przychody budżetu powiatu w kwocie 5 747 092 zł zgodnie z tabelą numer 12. 2. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie. Ustala się rozchody budżetu powiatu w kwocie 616 140 zł zgodnie z tabelą numer 13. 3. Paragraf 6 otrzymuje brzmienie. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 490 639 zł, w tym na pierwsze pokrycie przejściowego deficytu 2 058 334 zł, 2 dofinansowanie zadania pod nazwą termomodernizacja budynku 3 Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim łącznie z odsetkami i innymi kosztami 432 305 zł. 4. Paragraf 7. Punkt 1 i 2 otrzymują brzmienie. Upoważnia się zarząd powiatu do pierwsze zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 2 miliony zł. 2. Zaciągania pożyczki na dofinansowanie zadania pod nazwą termomodernizacja budynku 3 Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w wysokości 411 175 zł. Paragraf 7. Dokonuje się zmian w tabeli nr 12 zestawienie planowanych przychodów w 2014 roku. Paragraf 8. Dokonuje się zmian w tabeli nr 13 zestawienie planowanych rozchodów w 2014 roku. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w starostwie powiatowym i opublikowanie w dzienniku urzędowym województwa łódzkiego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, procedowały dwie komisje. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Oraz Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego. Poproszę o opinię. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu wraz z autopoprawką. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Kto z Państwa ma pytania do tego punktu? Nie widzę. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszony jest o podniesienie ręki. 21 za, 1 głos. Przechodzimy do punktu 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2014-2038. Bardzo proszę Panią Skarbnik o kontynuację i przedstawienie punktu 5.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, wieloletniej prognozie finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2014-2038 dokonuje się zmian w przychodach i rozchodach powiatu, ustalając nowe zadłużenie powiatu na koniec 2014 roku w wysokości 52 058 970 zł. Zadłużenie powiatu jest niższe od wcześniej zaplanowanego o kwotę 354 873 zł. A na tą kwotę składają się umorzone pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 149 908 zł oraz wprowadzenie wolnych środków na pokrycie pozostałej kwoty do spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 204 965 zł. W 2014 roku planuje się do zaciągnięcia tylko pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 411 175 zł na realizację zadania termomodernizacja budynku 3 Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim. Odczytam teraz projekt uchwały. Uchwała Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 1 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2014-2038. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian wieloletniej prognozy finansowej powiatu tomaszowskiego na lata 2014-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podana zostanie do publicznej wiadomości przez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym. Dziękuję bardzo. Obradowały dwie komisje. Proszę o opinię Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Oraz Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego. Komisja Budżetu i Planowania Gospodarczego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa ma pytania do tego punktu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. 21 za, jednogłośnie. 21 za, jednogłośnie. Dziękuję, pani skarbnik. Przechodzimy do punktu 6. Zamykam obrady 51. sesji Rady Powiatu w Tomaszowie Mazowieckim. Dziękuję bardzo.